Rozmawiamy z posłem Maciejem Małeckim. Panie pośle, był pan w ostatnich dniach na pielgrzymce rodziny Radia Maria do Rzymu. Tam spotkaliście się z papieżem Benedyktem XVI. Jak pan przeżył tą pielgrzymkę? Ile osób było z Prawa i Sprawiedliwości i jak to wszystko wyglądało w Rzymie w tych ostatnich kilku dniach? Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI to wspaniałe przeżycie. Około 10 posłów Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyło w pielgrzymce do Rzymu organizowanej przez Rodzinę Radia Maryja. Łącznie Rodziny Radia Maryja zjawiło się 10 tysięcy osób. Podróżowaliśmy samolotami, pociągami, autokarami. Jestem pod dużym wrażeniem organizacji, przygotowania tej uroczystości, spięcia logistycznego wszystkich aspektów i takiego zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników, ponieważ dla kogoś, kto nie podróżuje, kto z różnych przyczyn i zdrowotnych, i materialnych nie ma kontaktu z podróżami, z wycieczkami, to jest duże wyzwanie. Natomiast spotykałem wiele osób, które mówiły: czuję się tutaj bezpiecznie. Wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany. Na każdym kroku widać było tą opiekę i jednocześnie ta niezwykła otwartość i serdeczność. Ale nie ukrywam też, że dla mnie osobiście wielkie przeżycie, spotkanie z rodziną Radia Maria, spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, msza święta w Bazylice, gdzie praktycznie w Bazylice była tylko rodzina Radia Maria i kardynał Bertone, który sprawował dla nas mszę świętą w koncelebrze z licznym gronem arcybiskupów, biskupów, wielu, wielu kapłanów z całej Polski. No, możliwość modlitwy wspólnej w tym miejscu to coś bardzo ważnego. Ostatnia taka pielgrzymka posłów Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w maju 2011 roku na beatyfikację Jana Pawła II. My byliśmy wtedy na tej pielgrzymce, też odczuliśmy tą atmosferę. A czy Jan Paweł II pojawił się także w pielgrzymce rodziny Radia Maryja? Czy odwiedziliście miejsce jego spoczynku i czy błogosławiony był przedmiotem waszych modlitw do niego i takiej zwykłej modlitwy o Polskę, o naszą ojczyznę? Oczywiście. Będąc w Rzymie, będąc w Watykanie, nie sposób zapomnieć o Janie Pawle II. Tak naprawdę dla wielu osób bardzo ważnym motywem, dla mnie też, była modlitwa przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. Mogę dodać tylko, że już przez cały dzień, kiedy był czas, tak mówi się, wolny, na zwiedzanie, wiele, wiele osób, które nie zdążyły wcześniej modlić się przy grobie Jana Pawła II, stały w długiej kolejce do tego, aby chociaż przez chwilę uklęknąć, przez chwilę pomodlić się, zawierzyć sprawy ojczyzny, zawierzyć sprawy swoich bliskich, zawierzyć sprawy wolnych mediów w Polsce. Telewizji Trwam, Radia Maryja, bo o tym też była mowa w czasie tej pielgrzymki. Tak naprawdę modliliśmy się również o to, aby w Polsce zapanowała wolność słowa, aby katolicy mieli możliwość nieskrępowanego wyrażenia swoich poglądów. Niestety działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, działania Platformy Obywatelskiej, koalicyjnego PSL-u stoją na drodze do tego i blokują dostęp katolikom do wolnych mediów w Polsce. Modliliśmy się o to też za przyczyną Jana Pawła II, aby ta sytuacja się zmieniła.